Co ma zmienić strajk kobiet i czy ewentualna zmiana władzy oznacza zmianę prawa aborcyjnego? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Niedzienkiewicz, zapraszam. A Państwa moim gościem jest pani Marta Lempart, liderka ogólnopolskiego strajku kobiet. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego strajk kobiet znowu wychodzi na ulicę? Dlatego, że mamy do czynienia z kolejną szpitalną śmiercią kobiety, której odmówiono legalnej aborcji. Odmówiono jej aborcji z przesłanki zagrożenia zdrowia i życia, która dalej w Polsce obowiązuje. To jest kolejny taki przypadek. Po raz kolejny to się stało i po raz kolejny jest tak, że środowisko lekarskie nie bierze za to odpowiedzialności. Znaczy nie bierze odpowiedzialności za to, że tak, to PiS stworzył atmosferę nagonki, otworzył te drzwi dla lekarzy, ginekologów, położników, którzy za nic mają życie i zdrowie kobiet, ale to lekarze podejmują te decyzje o tym, żeby nie robić nic w momencie, kiedy kobiety, których życie, zdrowie zagrożone, umierają w szpitalach, więc to jest trochę inny proces niż wcześniej. Wcześniej, kiedy były te przypadki tragiczne śmierci, myślę, że wszyscy się trochę się łudziliśmy, a trochę wierzyliśmy w kłamstwa środowiska lekarskiego, że nic nie mogą zrobić, że oni by chcieli, że prawo im nie pozwala. To, co widzimy w tym momencie, to, że jest tak duża mobilizacja, bo przecież marsze wcześniej już były po tych tragediach wcześniejszych, to jest właśnie chyba związane z tym, że opinia publiczna już nie kupuje tego kłamstwa lekarzy o tym, że oni się boją, albo że oni, że prawo im nie pozwala ratować osób, że ta bańka pękła. I widzę to też w strajku kobiet, jeżeli chodzi o w ogóle nastawienie osób. Dlatego w tym dzisiaj, bo to jest głównie dzisiaj, będą protestowały osoby w miastach, które nie protestowały od 2020 roku, czyli które ostatni raz w 2020 roku się mobilizowały i one znowu wychodzą na ulicę. I będzie też protest w Bochnie, będzie protest w Nowym Targu, więc no to jest taka mobilizacja związana z tym, że z jednej strony jest ta wściekłość i ten strach, a z drugiej strony myślę, że bardzo mocno, że żegnamy się z takim złudzeniem, że to tylko PiS i tylko pani magister Przyłębska, i przestajemy masowo jako opinia publiczna ignorować to, że na końcu i przy tych decyzjach są jednak lekarze, którzy korzystają z tego, co PiS wokół nas wytworzył, wokół z tej pogardy takiej instytucjonalnej w stosunku do kobiet. I to jest bardzo trudne dla nas wszystkich, bo lepiej było, gdyby tam był tylko jeden ten zły. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że przecież nie jest tak, że prawo aborcyjne zostało w Polsce zaostrzone, a lekarze mają przede wszystkim ratować i tutaj do żadnych zmian się nie poczuwają i nie chcą jakichkolwiek zmian wprowadzić. Skąd to działanie, czy też brak działania lekarzy? Bo pani Dorota nie jest jedyną osobą, która zmarła w związku z tym, że nie udzielono jej od razu odpowiedniej pomocy. Wcześniej były inne kobiety. Pani Izabela, tak, pani Agnieszka, Marta, Ania, to są te przypadki, o których wiemy, ale to, o czym trzeba pamiętać, że za każdym takim przypadkiem jest 500 osób, którym się cudem udało. Są to osoby, które się wykłóciły, które miały znajomych prawników, znajomych lekarzy, alarmowały media. Teraz były sytuacje, już po tej tragedii w Nowym Targu, gdzie dwie osoby zostały uratowane przez to, że była interwencja organizacji pozarządowych, czyli Federy i Aborcyjnego Dream Teamu i interwencja mediów. Na przykład tu rozmowa z mediami i alert medialny uratował dwóm osobom życie, Bydgoszczy i w Łodzi. Więc natomiast politycy PiS-u oczywiście oni sobie tak mogą mówić, że to nic oni nie mają z tym wspólnego, mają z tym wspólnego. PiS zlikwidował standardy, nie zlikwidował, zniósł obowiązkowy status standardów opieki okołoporodowej. Te standardy były wywalczone, ponieważ środowisko niestety lekarzy, ginekologów, położników jest jednym z najbardziej konserwatywnych i antypacjenckich w Polsce. Wszyscy inni lekarze, wszystkie inne profesje lekarskie mniej lub bardziej od lat 90. 2000 są dużo bardziej propacjenckie. To środowisko się zatrzymało na etapie lat 90., kiedy pacjentka jest, to dlatego, że to dotyczy kobiet. I zniesienie obowiązkowości standardów opieki okołoporodowej, które były wywalczone przez akcję społeczną, Fundację Rodzić po Ludzku, bo lekarze sami z siebie nie byli w stanie, nie byli, absolutnie mieli zdolności do zmiany i to jest jedyne takie środowisko, jeżeli chodzi o wszystkie profesje lekarskie. To był sygnał dla środowiska lekarskiego, że mogą robić, co chcą. Więc to nie jest tak, że PiS nie jest odpowiedzialny, bo PiS wytworzył atmosferę strachu, PiS wytworzył atmosferę, znaczy takie absolutnie usankcjonował tę pogardę dla kobiet i dla życia kobiet, która była w tym środowisku obecna, natomiast PiS powiedział, tak, to jest bardzo dobrze, nie liczcie się z kobietami, róbcie tak dalej. Więc oni są absolutnie odpowiedzialni, bo ja myślę, że
Oczywiście było bardzo źle wcześniej, no bo ta pogarda zawsze była i to złe traktowanie zawsze było, natomiast to oni otworzyli te drzwi dla złych lekarzy, dla tych właśnie, którzy za nic mają zdrowie i życie kobiet i którzy no, pogardzają nami, bo to nie jest kwestia strachu, to jest kwestia pogardy. Między strachem, strachem przed władzą, a pogardą dla kobiet nie ma nic, to są dwie zupełnie inne rzeczy. Kłamstwo o tym, że oni się boją, też umiera właśnie teraz. Pani Izabela z Pszczyny opisała, jak wyglądał proces podejmowania, czy też nie podejmowania decyzji i działań przez lekarzy tuż przed swoją śmiercią, więc są na to dowody, jak to wygląda. Też mamy stanowisko, to skandaliczne stanowisko Towarzystwa Ginekologów i Położników, którzy mówią, że wszystko jest zawsze świetnie, oni zawsze wszystkie pacjentki informują, zawsze pacjentki mają udział w decyzjach. No i to stanowisko w ogóle jest o tym, że nie wolno ich krytykować, a jak będziemy ich krytykować, to oni się zemszczą. Tam to jest szantaż i to jest list z pogróżkami, to co dostałyśmy wszystkie, bo to jest list nie tylko do organizacji aktywistycznych, to jest list do wszystkich kobiet w Polsce, więc straszne to jest, co się dzieje i straszne to jest, że rozmawiamy w ogóle o tym, że ludzie umierają i że można było tych śmierci uniknąć i rozmawiamy o tych tysiącach przypadków, kiedy jest o włos. No ale tak to jest teraz i ja rozumiem zarzuty o odpowiedzialność zbiorową, bo to oczywiście się pojawia, bym bardzo ostro, ja już teraz bardzo ostro występuję, od 2020 roku krzyczałam, byłam w tym raczej taka pojedyncza. Dopóki wszyscy lekarze, wszystkie kobiety w Polsce są zagrożone, wszystkie kobiety w ciąży są zagrożone, dopóki mamy prawo bać się każdego lekarza, wszystkich lekarzy, bo my nie wiemy, którzy to są ci dobrzy. Dopóki wszystkie kobiety są zagrożone, wszyscy lekarze muszą brać za to odpowiedzialność, niestety. Mi nie obchodzi, kto się za to się obrazi. To już nie jest o tym w ogóle. To już to jest kwestia ratowania życia ludzi. Jaki jest cel strajku kobiet? Czego wy oczekujecie, wychodząc dzisiaj na ulicę? Ja tak długofalowo, w ogóle no, okropnie o tym mówić, dlatego że my prowadzimy kampanię na rzecz legalnej aborcji i teraz jedną z największych pokus dla osób prowadzących zawodowo taką kampanię jest to, żeby te emocje społeczne kanalizować dla tej naszej politycznej agendy. I ja jestem w tej roli osoby, która to stopuje, czyli osoby, która mówimy o konkretnych osobach, o konkretnych rodzinach. Nie może być tak, że my to przekładamy na jakieś wymienniki polityczne. Nie może być tak, że to jest częścią naszej kampanii. A ta pokusa jest wielka, żeby iść na skróty, żeby się zachować niegodnie. Więc ja się tym na przykład zajmuję, żeby to tak nie było, że te protesty są dla realizacji jakiejś politycznej agendy, bo one są o kimś, one są o tym, że osobom się dzieje krzywda. I to, co dla mnie jest celem, żeby właśnie nie zachować się niegodnie w tej naszej walce, mimo tego, że jest pokusa zawsze, kiedy się, zwłaszcza jak się tak długo walczy, jest to, żeby to, co się stało w 2020 roku z numerem do aborcji bez granic, 22-29, 22-597, że on się stał przez te 100 dni trzecim najbardziej rozpoznawalnym numerem w Polsce. Teraz wszyscy wiedzą, jak to zrobić, żeby przerwać w ciąży w Polsce poza systemem. I teraz liczę na to, że te protesty spowodują, że każda osoba w ciąży, idąc do szpitala, będzie ze sobą miała numer do Federy, będzie miała ze sobą numer do Aborcji Bez Granic, będzie gotowa alarmować media, będzie gotowa się kłócić do upadłego, jej rodzina będzie się gotowa kłócić do upadłego, że nie będzie wierzyć i ufać nikomu. To bym chciała, żeby było efektem tych protestów, tak? Czyli jeżeli w 60 paru miastach wychodzimy, żeby każda osoba, która będzie na tym proteście, która o nim słyszy, wiedziała, że to jest naprawdę i że to musi się dziać, żeby to była tak, jak jest powszechna wiedza o dostępności aborcji, w sensie jak mieć dostęp do aborcji w Polsce poza systemem, żeby była teraz już absolutnie powszechna wiedza, nie tylko wśród nas i nie tylko w tych krytycznych przypadkach, ale żeby była ta wiedza towarzyszyła każdej kobiecie w ciąży i każdej rodzinie kobiety w ciąży w Polsce do momentu, kiedy to prawo się zmieni, żebyśmy mogły ratować życie i żeby organizacje pozarządowe i żeby media, bo to jest wielka rola mediów w tym, naprawdę. Media powodują, że zupełnie inne mechanizmy się uruchamiają i nikt nigdy się nie przyzna do błędu, ale rzeczy są robione tak, jak powinny być. To bym chciała, żeby się stało. To jest jakby na te protesty, to jest teraz mój cel, żeby to się zadziało, żebyśmy miały efekt, który będzie po tym, jak wrócimy do domu, że być może nikt już więcej nie umrze, nie przez to, że lekarze się naprawią, ale przez to, że my społecznie zrobimy wszystko, żeby osobom nie działa się krzywda, czyli żeby było więcej sytuacji o włos, ale mniej tych sytuacji, znaczy żeby te sytuacje, które kończyłyby się śmiercią w innych warunkach, kończyły się tylko sytuacją o włos, że ktoś jest uratowany przez prawników, przez ekspertki z ADT, przez media. To jest ta rzecz dla mnie teraz. Oczywiście, że celem jest legalna aborcja, ale o tym możemy, to się będzie działo po wyborach. I to jest ta zmiana, która już zaszła. 70% ludzi jest za legalną aborcją, 90% ponad wyborców opozycji jest za legalną aborcją, więc to jest oczywiste, czego ludzie chcą. Czy ma pani pewność, że zmiana władzy to równa się zmiana prawa aborcyjnego?
Nie, dlatego że po stronie opozycyjnej nie wszystkie partie służą swojemu elektoratowi, czyli jest Koalicja Obywatelska, która idzie za badaniami, 97% ich elektoratu chce legalnej aborcji, więc Donald Tusk mówi, po wyborach zalegalizujemy w ciągu 6 miesięcy aborcję do 12 tygodnia, na listach nie będzie nikogo, kto nie jest za legalną aborcją, czyli Donald Tusk wypowiada posłuszeństwo Kościołowi już w 2021 roku i mówi, no nie, teraz już jesteśmy przeciwko zakazowi, jesteśmy za legalizacją. No, lewica jest oczywista, tak? To jest postulat lewicy, legalna aborcja, natomiast w przypadku na przykład Polski 2050, gdzie 84% ich elektoratu jest za legalizacją aborcji. Szymon Hołownia jest zwolennikiem zakazu i zrobi wszystko, żeby ten zakaz się utrzymał, zrobi wszystko, żeby nie było legalnej aborcji, zrobi wszystko, żeby ten stan trwał jak najdłużej, kompletnie w nosie ma życzenie własnego elektoratu i to dotyczy też PSL-u. Tam jest 72% elektoratu PSL jest za legalną aborcją, natomiast pan Kosiniak-Kamysz jest za zakazem i będzie prowadzić, prowadzą panowie całą kampanię na rzecz zakazu, opowiadam za jakieś bzdury, jakimś referendum, ale to jest kampania na rzecz utrzymania w Polsce jak najdłużej zakazu. Nie wiem, jak oni patrzą w lustro, skoro wiedzą, że utrzymanie zakazu oznacza kolejne tragedie szpitalne, oznacza ten gigantyczny wysiłek, czyli tę codzienną walkę o to, żeby nikt nie umierał. Nie wiem, jak oni patrzą w lustro, opowiadając te brednie o tym, że trzeba się jeszcze zastanowić, nie ma się co zastanawiać. No co pani myśli, że to nie jest... demokratami, no to jest bardzo trudne, bo mówimy o opozycji demokratycznej, panowie się mienią demokratami, ale ich demokracja się kończy w momencie ich religijnej, kiedy wchodzi ich religia. Wtedy ich elektorat i ich zdanie, ich elektoratu własnego nie ma żadnego znaczenia, więc to jest też pytanie do elektoratu, czy chcecie mieć takich liderów? No ale właśnie bez PSL-u może i Polski 2050 nie będzie przyszłego rządu, jeżeli Platforma by wygrała te wybory albo miała rząd. I tak jak myślę, że PSL jest, mimo tego, że to poparcie legalnej aborcji w przypadku elektoratu PSL jest niższe, myślę, że PSL jest w stanie się zachować rozsądnie, bo wielokrotnie to widzieliśmy na scenie politycznej, ta partia nie istnieje od wczoraj. Natomiast w przypadku Polski 2050, w związku z tym, że lider Polski 2050 jest absolutnie fundamentalistą religijnym i zwolennikiem całkowitego zakazu, jestem pewna, że będziemy mieli do czynienia z histeriami, rzucaniem na stół wszystkiego, zrywaniem koalicji rządowej. Tak, że Szymon Hołownia będzie szantażował, absolutnie będzie szantażował rząd, żeby tylko nie dopuścić do tego, żeby kobiety przestały umierać w szpitalach, żeby aborcja była legalna, żeby było normalnie. Zrobi wszystko, żeby to się nie wydarzyło i tak, będzie za każdym razem groził, tupał, szantażował, histeryzował, nagrywał filmiki, tupał nóżkami, żeby tylko nie było trochę lepiej, chociaż w Polsce kobietom. To samo dotyczy przeszłości małżeńskiej. Też zapowiedział, że nie dopuści do tego, ponieważ no jego religia nie pozwala na aborcję, więc my nie możemy mieć aborcji, jego religia nie pozwala na to, żeby osoby LGBT były obywatelami i miały prawa, no więc my nie będziemy, ja jestem lesbijką, więc ja nie wezmę ślubu, bo religia Szymona Hołowni mi na to nie pozwala. Tak, to jest bardzo realne zagrożenie. Taka sytuacja była w Norwegii, żeby było ciekawie, parę lat temu, to jest taki przykład z Europy Zachodniej, że parę lat temu w Norwegii kobiety musiały wyjść na ulicę w Norwegii, dlatego że tam też właśnie była koalicja rządowa, w której była malutka taka chrześcijańska partia, która rzuciła wszystko na stół, żądając zaostrzenia przepisów aborcyjnych, no bo to jest obsesja. Po stronie fundamentalistów katolickich, chrześcijańskich, to jest zawsze obsesja, żeby tym kobietom jak najbardziej dowalić. No i tutaj będziemy, bardzo prawdopodobnie w Polsce będzie podobnie. Musimy kończyć już. Dla pani Hołownia nie różni się wiele od Prawa i Sprawiedliwości? Nie, dla mnie pan Hołownia jest ogromnym szkodnikiem, ponieważ on uważa, że Platforma nie różni się od Prawa i Sprawiedliwości i jego kampania wyborcza dotyczy walki z Platformą, a nie walki z Prawem i Sprawiedliwością. Myślę, że powinniśmy wszyscy walczyć z Prawem i Sprawiedliwością, bo to jest zorganizowana grupa przestępcza. Skupianie się na kimkolwiek innym i kreowanie sobie przeciwników po stronie opozycyjnej jest zachowaniem niegodnym, niepatriotycznym. Pan Hołownia nie jest patriotą w tym momencie, skoro jego celem jest podebranie miejsc w Sejmie nie PiS-owi, tylko Platformie Obywatelskiej. To jest niegodne zachowanie. I na koniec Donald Tusk weźmie udział w marszu w strajku kobiet i czy pani weźmie udział w wyborach? Jako kandydatka będzie pani kandydować? Jako kandydatka nie. Nie wiem, czy Donald Tusk weźmie udział. Na pewno cała masa różnych działaczy lokalnych jest z nami w kontakcie. Platformy też organizują, współorganizują. To nie jest takie proste. Lokalnie my współpracujemy z różnymi partiami naprawdę, więc na pewno będą osoby z Platformy Obywatelskiej, działaczki, działacze, posłanki też i posłowie czy radne. Ja nie będę startować w wyborach. To było doświadczenie z gatunków granicznych. Już wiem, że nie. Ale będziemy, naszym celem na wybory jest, znaczy naszym miernikiem sukcesu na wybory będzie to, ile osób młodych, które były na protestach w 2020 roku, pójdzie teraz zagłosować i to co robimy, to jest akcja szykowania odpowiedzi na to okropne zdanie, nie mam na kogo głosować. Tak, nie masz partii, na którą możesz głosować, absolutnie to zgadzamy się. Być może, nie masz partii, na którą mógłbyś głosować, czy mogłabyś głosować.
Ale powiedz, skąd jesteś, to my ci powiemy, kto w tym okręgu jest przyzwoity. Chcesz głosować na Koalicję Obywatelską, to jest to nazwisko. Chcesz głosować na Lewicę, to jest to nazwisko. Postaramy się we wszystkich okręgach wyborczych mieć tę odpowiedź. Okej, nie możesz głosować, mówisz, że nie masz partii, na którą możesz głosować, ale to jest osoba, którą my znamy, z którą gdzieś tam współpracowaliśmy. Wiemy, że jest przyzwoita, wiemy, że ciężko pracuje, więc masz na kogo głosować. Masz przynajmniej to jedno nazwisko, możemy ci je dać. Możesz nam zaufać też. Więc to jest ta rzecz. I to będzie miernik. Dla mnie to jest wskaźnik tego, poza tym, że właśnie mamy takie wysokie poparcie dla legalnej aborcji, że rząd stracił 10% w protestach w 2020 roku i nigdy się już nie odbił powyżej 40%, to miernikiem będzie ten udział osób młodych w wyborach w proporcji do tego, jaki był udział osób młodych w protestach. To jest nasza rzecz, to jest nasza praca i walka z tym, nie mam na kogo głosować. To jest obowiązek każdej aktywistki teraz i każdej osoby nastawionej prodemokratycznie i każdej osoby, której zależy, żeby to rozbijać. Nie, no bo my też mamy taką tendencję, żeby tam krzyczeć na siebie nawzajem. Czyli nie krzycząc musisz, tylko mówiąc, okej, nie chcesz głosować na partię, ale absolutnie to nie jest tak, że w partii nie ma ani jednej sensownej osoby, że w partiach nie ma uczciwych ludzi, że w partiach nie ma ludzi, którzy ciężko pracują. I to wracamy do tego, dlaczego nie startuje w wyborach. Dlatego, że w wyborach powinny startować osoby, dla których polityka jest pierwszym wyborem. Nie drugim. Nie, że ktoś się namówił, albo zmusił, albo zdziała konieczność, tylko pierwszym. I teraz, jak osoby słuchające nas się zastanowią, już wiecie, kto to jest. Kojarzycie takich polityków, których jak widzicie w telewizji, to widzicie gołym okiem, że dla nich polityka jest pierwszym wyborem, że ciężko pracują, że są w tym świetni, że mają plan. Od razu wiecie, każdy z was, oglądając nas, ma na myśli jakieś nazwisko, kiedy mówimy o politykach, dla których polityka jest pierwszym wyborem. Nie drugim, nie czymś zamiast i nie czymś z odzysku albo z odrzutu. Więc dla mnie polityka nie jest pierwszym wyborem. I trzeba sobie to powiedzieć i stawiać na tych, dla których polityka rzeczywiście tym pierwszym wyborem jest, którzy są świetni. Marta Lempart, Ogólnopolski Strajk Kobiet, była Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.